Podcast Literacki Big Book Café. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast Literacki Big Book Café. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Dzień dobry. Witamy w specjalnym wydaniu naszego podcastu. Książka w 5 pytań. Tym razem nie jedna książka i nie w pięć pytań, tylko znacznie więcej, bo przed nami druga część naszych rekomendacji w Top 20 na świętach, czyli 20 wybranych przez nas tytułach, które będą naszym zdaniem idealną książką pod choinkę. Hmm, rekomendujemy, omawiamy, polecamy. W pierwszej części omówiliśmy 10 książek, przed nami kolejne 10 tytułów. Zaczniemy od powieści zagranicznych i Oto pierwsza z nich. Tak, mamy, mamy dla Państwa sporo w tym roku propozycji powieściowych płynących ze świata. My, to znaczy Paulina Wilki, Bartek Kamiński w dzisiejszym podcaście, ale tak naprawdę my to jest szersze grono entuzjastów literatury związanych z Fundacją Kultura Nieboli, bo to my razem zespołowo tworzymy dla Państwa taki zestaw rekomendacji, w których nie ma pomyłek i nie ma złych książek. Okej, okay, to zacznę ja. Moim największym zachwytem tego roku czyli książką, którą też... Y Myślę, że możemy uznać za, za najlepszą powieść, która się w tym roku w Polsce ukazała. To jest książka pod tytułem Demon Copperhead, Barbary Kingsolver, amerykańskiej powieściopisarki bardzo doświadczonej, która od jakiegoś czasu zastanawiała się, jak napisać powieść o regionie, z którego sama się wywodzi, czyli o Pallachach. Tych biednych górach, które my znamy trochę z westernów, trochę z piosenek Dolly Parton, a właściwie to ich nie znamy, bo znamy je tylko z takich bardzo stereotypów typowych przekazów. To są te góry, o których też pisał J.D. Vance w elegii dla bidoków, ale to była książka, no, stety, niestety umacniająca rozmaite stereotypy o tak zwanych wieśniakach z gór. Tymczasem Barbara Kingsolver znalazła sposób, żeby opowiedzieć o tej krainie w sposób niezwykle czuły, niezwykle wciągający i poruszający. Potężna, sążnista powieść, od której nie będziecie chcieli się oderwać, od pierwszego zdania. Historia chłopa który rodzi się na absolutnym dnie, rodzi go nać pana nastoletnia mama w przyczepie w biedzie, w nieuprzywilejowanej części amerykańskiej rzeczywistości. Mamy lata 80 XX wieku. To jest chłopak, którego spotka wszelkie zło, będzie wykonywał pracę niewolniczą, będzie chodził głodny, będzie bity, będzie opuszczony przez e, rodzinę, ale również przez system e, opieki i w szerszym kontekście także przez tą część Ameryki, która się nie ogląda na, na mało masteczkowe życie tych, którzy nie pragną życia w wielkich miastach, nie pragną rozwoju, ucieczki, pędu gdzieś Dalej tylko kochają swoje małe, lokalne życie. To jest opowieść o biedzie i o cierpieniu, ale to jest też niesamowita opowieść o żarze życia i pragnieniu przetrwania. W tle y, kotłuje się y, epidemia uzależnienia od opioidów, której ofiarą pada także główny bohater. To także jest ważny temat y, tej powieści, ale co super ważne. To jest nowa wersja Davida Copperfielda, wybitnej powieści brytyjskiego mistrza Charlesa Dickensa. I dołączam do chóru krytyków, którzy uważają, że King Solver dorosła do, do tamtego arcydzieła i napisała nowe, skutecznie tę opowieść przebrała w zupełnie nowe szaty. No a naszą kolejną polecaną książką jest również powieść amerykańskiej pisarki, podobnie jak Barbara King Kingsolver, bardzo uznanej, bardzo poczytnej, laureatki nagród, ale przede wszystkim mającej nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie rzeczywiście wielki, wielki fan klub. Mowa tutaj o Ann Patchett, autorce no, wspaniałych książek Stan Zdumienia, Belcanto, a ostatnio bestsellerowej powieści Dom Holendru. I jej nowa książka, która się nazywa, ma tytuł Tom Lake, ale wbrew temu, co można by było sądzić, nie jest to imię i nazwisko, jest to nazwa miejscowości, gdzie mieści się prowincjonalna scenka teatralna, na której przed laty występowała bohaterka tej książki, Lara. Ale mamy w tej chwili rok 2020, czasy pandemii, i do domu otoczonego wspaniałym czereśniowym sadem, Lary, zjeżdżają no, w strachu przed pandemią, zjeżdżają jej trzy dorosłe córki. I spędzając czas w tym pięknym rajskim otoczeniu, wśród kwitnących czereśni, zaczynają nagabywać matkę, by opowiedziała im historię swojego romansu, o którym wszystkie dziewczyny wiedzą, ponieważ kiedyś wyjawił im tę nie, nie tajemnicę, tylko tę informację podał im ojciec. A mowa tu o romansie z aktorem, który potem zrobił wielką, wielką karierę. Dostał Oscara, jest wielką gwiazdą Hollywood, z którym Lara występowała w młodości na scenie teatralnej w tytułowym Tom Lake w no, kultowej, bardzo popularnej amerykańskiej sztuce Tortona Wildera, Nasze Miasto. I ta opowieść jest. Przepiękną, bardzo poruszającą, ale też bardzo ciepłą historią o tym, jak przeglądają się w sobie kolejne generacje, kolejne pokolenia, córki, słuchając opowieści matki, która nie wszystko chce im wyjawić, ale naciskana przez nie jednak no, nie skąpi potem już informacji. Ta opowieść układa się właśnie. W cudowny obraz tego, jak postrzegamy swoich rodziców, jak tajemnice noszone przez lata mogą na nas wpływać. Ta latorość Lary oczywiście gdzieś przegląda się w jej doświadczeniu, tego nieszczęśliwego romansu, jej wyborów życiowych, jej czasami bardzo dramatycznych decyzji, które miały swoje konsekwencje. Wszystko to przypomina przepiękny film, co wydarzyło się w Madison County. Z Meryl Streep i Clintem i Swoodem. I tu zresztą cudowna informacja, że amerykańskiego audiobooka czyta Meryl Streep, która mm. zachwyciła się książką Tom Lake Unpatched i właśnie zdecydowała się przeczytać ją na audiobooku. Ta historia Unpatched podobnie jak ten wspaniały film z Meryl Streep, niosł właśnie taki rodzaj delikatnej nostalgii, ale też są historiami bardzo budującymi, bardzo pięknymi. Jest to naprawdę wspaniała, ciepła, mądra lektura, godna polecenia. No dobrze, a skoro o y, też tajemnica, która się nosi y, długo w sobie, to powiedz jeszcze o, y, o powieści Mr. Loverman Bernardine Evaristo, bo to też bardzo y, mocna kandydatka prezentowa w tym roku i pozycja numer 13 w naszym Top 20. Tutaj też mamy opowieść, która jest lekko dowcipna, lekko ironiczna, w gruncie rzeczy dosyć ciepła, ale jednak dotyczy spraw znacznie bardziej gorzkich i rozliczeń, które jednak bardzo głęboko i dramatycznie wbiły się w życiorysy bohaterów. Tytułowym bohaterem, Mr. Loverman, jest starzejący się mężczyzna pochodzący z Karaibów, ale ojciec rodziny mieszkający w Londynie, który na stare lata postanawia wrócić do swojego

i ułożyć sobie życie na nowo z mężczyzną, którego całe życie kochał. Bohaterów w tej książce głównych jest dwoje. Jest to tytułowy bohater, Henry i jego żona, która musi się skonfrontować z całą tą sytuacją. Musi też dokonać rozliczeń swojego życia u boku męża. Nie ma tu prostych odpowiedzi, nie ma tu łatwych rozwiązań w tej historii. Wszystko jest opowiedziane w takim ciepłym, bardzo przyjemnym tonie, ale jednak czy spraw bardzo poważnych i tak jak powiedziałem, poważnych rozliczeń. Niemniej jest to pięknie, wspaniale narysowana historia w takim Londynie multi ponieważ jak wspomniałem, bohater wywodzi się z Karaibów. Mamy tu taki posmak tego, co kiedyś pisała w swoich pierwszych książkach Zadie Smith w Białych Zębach między innymi. Mamy tu taki wspaniały, barwny portret tego środowiska. Takich, no... Można powiedzieć, strasznych mieszczan i takiego patriarchatu, jak się potem okazuje, mm -hmm. Arebur, bo jednak no, tytułowy bohater jest ojcem, e, e, mężem, głową rodziny, i nagle okazuje się zupełnie e, innym człowiekiem no, człowiekiem o zupełnie innych potrzebach, o drugim życiu, o jakiejś głęboko skrywanej tajemnicy. Czyta się to naprawdę z dużą dozą suspensu, a przede wszystkim e, jest to pięknie opowiedziana historia. No dobrze, to ja w takim razie y, zmienię trochę klimat, nastrój i obszar geograficzny, bo wydarza się też rzecz długo oczekiwana. Mianowicie y, powracamy do możliwości czytania y, sagi Sztiga Larsona. I y, y, to. Po, powracamy w dość zaskakujących, mam wrażenie, okolicznościach. Mianowicie, autorką y, wyznaczoną, wybraną do napisania trzech kolejnych części, tej, tej słynnej sagi, która no, przetoczyła się przez świat i też właściwie można powiedzieć, że zmieniła chyba w ogóle standardy gatunku i oczekiwania y, wobec tego, jak się, jak się tworzy takie, takie sagi thrillerowo-kryminalne. Autorką wybraną do, do jej stworzenia jest Karin Smirnow. Karin Smirnow, którą znamy ze znakomitej wymagającej literatury pięknej. Gościliśmy ją zresztą na Big Book Festiwalu i ona na półkach naszych w księgarniach polskich gości ze swoją sagą rodzinną, ciężką trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o jej klimat i, i nastrój, która zaczynała się od części zatytułowanej Pojechałam do Brata na południe. Ale z rozmaitych względów to właśnie Karin Smirnow została wybrana na kontynuatorkę przygód Lisbeth Salander i Michaela Blomkvista. No, i y, ty mówiłeś o tajemnicy, a tutaj jest raczej i spisek, i zdrada. Są ci starzy wrogowie, których znają czytelnicy oryginalnej sagi Larsona, ale są też zupełnie nowi, nowi y, przyjaciele. Wędrujemy na y, daleką północ Szwecji. Y, tam rozgrywa się nowy dramat, y, chęć przejęcia naturalnych terenów. I naturalnych zasobów, i to wzbudza rozmaite rządzenie, nie tylko globalnych korporacji, ale też po prostu przestępców. Salander znajduje się w miasteczku na północy Szwecji, ale właściwie nie z tego powodu, tylko dlatego, że musi się zaopiekować swoją siostrzenicą, dosyć utalentowaną nastolatką, która znajduje się w dosyć zaskakującym zagrożeniu, i to jest ten pretekst, dla którego Salander znajdzie się, no właśnie w tym kontekście przejmowania. Kontroli nad, nad zasobami naturalnymi. No i oczywiście tam na tę północ u, u, udaje się też Blomqvist i oni się tam spotkają i jego, jego los będzie jakoś na nowo zależny od Salander. Gadam trochę na okrągło, bo nie mam wyjścia. Przy takich książkach no, zbyt jak wiele to przy kryminale. dokładnie zdradzić mi nie wolno. No ale wydaje nam się, że ogromny talent i uznanie dla Karin Smirnow są gwarancją tego, że rzeczywiście. Czytelnicy i entuzjaści oryginalnej Sagi Larsona się tutaj nie zawiodą. No i cóż, to, to jest ostatnia w naszym zestawieniu propozycja beletrystyczna. To możemy się przenieść do non-fiction, do, do, do mniej typowych propozycji, bo one także cieszą wiele osób i często są przez was wybieranymi prezentami. No, dwie książki chcemy bardzo polecić, które opowiadają o takim świecie na przecięciu życia społecznego, życia politycznego i tego, jak tworzono estetykę. Wokół nas. Te dwie książki to Wytwórcy Książek i Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Obydwie książki właśnie opowiadają o czasach życia w Polsce Ludowej. Analizują, przyglądają się temu, jak w rozmaitych dziedzinach to życie biegło, jaka była jego dynamika, kto w nim pełnił pierwszoplanową rolę. W wytwórcach książek pod redakcją Jacka Mrowczyka czytamy o tym, jak wyglądało życie wydawnicze i praca wydawnictw w PRL-u. Oczywiście myślę, że każdy starszy czytelnik kojarzy te parę oficyn, Te kilka oficyn wspaniałych. Majdżersi Tak, literacki. tych majdżersów. PIW, po, Polski Instytut Wydawniczy. Yy, iskry. Tak, Spółdzielnia literacki. Czytelnik Iskry. Natomiast y, tych oficyn było jednak trochę więcej. Oczywiście nie tak wiele jak dzisiaj, ale było jednak trochę więcej. Każda z nich miała swoją specyfikę. Każda czymś y, y, zasłynęła, y, zapisała się w historii polskiego rynku książki, ale przede wszystkim też zapisała się no, w świadomości. W pamięci czytelników, jakimiś wspaniale wydanymi książkami. O tych książkach opowiadają wytwórcy książek. To jest, to jest tom, ułożony przede wszystkim z rozmów, z wywiadów z ludźmi, którzy w, w rozmaitych punktach tej linii produkcyjnych książek zajmowali się właśnie tym wytwórstwem. Począwszy od redaktorów, korektorów, wydawców, przez projektantów, Książek, grafików, aż po drukarzy. Jest to piękna panorama tej branży, tego środowiska, wspaniale ilustrowana, bo książkę wydało wydawnictwo charakter, które, jak wiemy, słynie nie tylko z pięknie wydawanych książek, ale też z wielkiego zainteresowania, jakim darzy właśnie dawną grafikę, dawną typografię, dawne sposoby wydawania książek, okładki, projekty. Tego wszystkiego w wytwórcach książek znajdziemy bardzo wiele na wspaniałym papierze w pięknym takim albumowym wydaniu. Jest to książka pouczająca, dająca wgląd za kulisy pracy branży w tamtych czasach i też no, ciesząca niezmiennie oko w zasadzie na każdej stronie. No i jest to na pewno kolejny rozdział odkrywania tego dziedzictwa PRL-u, to znaczy takie epoki niedoboru siermiężności. No przecież mamy niedobory papieru, papier jest reglamentowany, niczego się nie da dostać. Inspiracje ze świata płyną wąskim strumieniem, a jednak, a jednak polscy twórcy i wytwórcy dokonują niemożliwego, ale nie tylko wytwórcy, no bo też my sami, prawda? Jakoś próbowaliśmy sobie ten świat Tak, no i tu wspaniałym, wspaniałym, przykładem na to, co powiedziałaś, jak o tych czasach opowiadać w taki sposób, no, sproblematyzowany jest właśnie książka Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u Agnieszki Szydłowskiej, duży Każny Tom, który prowadzi nas przez kolejne epoki pereloskie, począwszy od te pierwsze lata po wojnie czasy, gdzie nie było niczego totalnego niedoboru, kiedy po prostu skręcano meble z jakiejś rzeczy znalezionych na śmietniku, gdzie powracające do swoich mieszkań po wojnie lokatorzy zastawali często po prostu tylko gołe ściany albo totalne zniszczenie. Przez epokę prowadzi nas Agnieszka Szydłowska małej stabilizacji, no aż do czasu tego, no, można powiedzieć oczywiście w kontekście PRL-u, rozpasania epoki gierkowskiej i Zachwytu rozmaity, rozmaitymi trendami i modami z zachodu. Przepięknie to wszystko Agnieszka Szydłowska opisuje. To jest bardzo ambitna opowieść obejmująca politykę, życie społeczne, estetyczne trendy, projektowanie, architekturę, ale przede wszystkim właśnie to jak postrzegano i jak próbowano zagospodarować przestrzeń wokół siebie. Jest to opowieść o czasach niedoboru, jest to czasach o ambicjach, o tęsknotach ludzi, które próbowali właśnie realizować no, w tej najbliższej, prywatnej. Przestrzeni. Świetnie się to czyta. W tak szerokim ujęciu Agnieszka Szydłowska wspaniale nas prowadzi, wybierając co róż jakiegoś bohatera. Pojawia się tu na przykład w pewnym momencie Miron Białoszewski, który z kamienicy przeprowadza się do mieszkania w bloku z Wielkiej Płyty. I Konfrontuje się z kompletnie nową przestrzenią, nowym klimatem, nową funkcjonalnością, no, tak naprawdę nową rzeczywistością mieszkania czy mieszkalnictwa. I z tego Agnieszka Szydłowska buduje fantastyczną narrację właśnie na tym przykładzie właśnie o mieszkaniu w blokach z wielkiej płyty. Jest to książka, którą czyta się jednym tchem, mimo że jest to praca bardzo głęboka i naukowa w gruncie rzeczy. Mm. Wśród prezentów, które y, cieszą się szczególną popularnością, prezentów literackich oczywiście, mamy od paru lat eseje w gruncie rzeczy nieduże formy, y, które y, okazują się w Polsce raczej dzięki niedużym oficynom wydawniczym. Y, no takim, takim świetnym myślę przykładem są książki Marcina Wichy, które, które otworzyły chyba polskich czytelników na takie formy, na te krótkie, często bardzo osobiste y, rozważania. One czasami mają formę taką nieomal naukową czy, czy, czy teoretyczną, a czasami bardzo właśnie intymną i, i osobistą. I wiemy, że wielu odbiorców naprawdę kocha takie książki, takich Chce czytać i takie by pewnie chciało dostać w prezencie. Dlatego na tej naszej liście Top 20 na święta, czyli naszych rekomendacji książkowych na, na niezawodne prezenty, umieściliśmy także nieduży w gruncie rzeczy wydany przez filtry essay Bell Hooks, Wszystko o Miłości, Nowe Wizje. To jest książka, która o, już ma ponad 20 lat, bo się ukazała w 2001 roku. I była, mam poczucie, takim wyważeniem drzwi w, w świecie zachodu. W myśleniu o tym, czym jest miłość. Nie miłość romantyczna, nie miłość mitologizowana, tylko taka, powiedziałabym, robiona w praktyce i przeżywana. Ten esej do dzisiaj jest na listach bestsellerów New York Timesa. On się nie starzeje. On otworzył drzwi dla takich fenomenów literackich, które lata później ukazywały się na przykład u nas, czyli. Dajmy na to dla czułej przewodniczki Natalii De Natalii Barbaro, de Barbaro bo, bo to jest taka miłość, powiedziałabym, uczłowieczona. To znaczy, to jest miłość, którą się rozkłada na czynniki pierwsze i zadaje poważnie pytanie, co to jest. To jest ogromna siła napędowa naszego życia, ale jak ona jest uwikłana w rozmaite romantyczne mity? Dlaczego ten mit jest szkodliwy? Czy w ogóle miłość może istnieć w warunkach patriarchatu i kapitalizmu, czyli jednak przemocowych systemów władzy i hierarchii? Czy naprawdę zakochanie to jest coś, w czym my nie bierzemy świadomego udziału i nie jest aktem naszej woli? Rozmaite, naprawdę bardzo pobudzające do, do przemyśleń na temat naszego życia, naszej intymności, naszych relacji i tego, jak my chcemy w nich funkcjonować, również relacji z samym sobą i tej miłości własnej. Bell Hooks tutaj inspiruje. Pisze świetnie, pisze przystępnie, pisze właśnie w sposób bardzo pobudzający, i, i mamy poczucie, że to jest taka książka, którą się chce dać y, na urodziny chociażby y, kilku pokoleniom kobiet w rodzinie. To jest na pewno taki prezent trafiony, więc jakby się panowie zastanawiali, co dziewczyny mogą chcieć przeczytać, to to na pewno. No a skoro o sejach mowa, to wróćmy jeszcze na chwilę na mm, Poletko Polskie, y, y, bo bardzo chcemy polecić nową książkę Olgi Drendy. Która jest jedną z najciekawszych, najbardziej inspirujących, najbardziej niezwykłych polskich badaczek i eseistek antropolożką, czyli badaczką no, w zasadzie tego, jak, jak postrzegamy rzeczywistość, jak myślimy, jak działamy w, właśnie w przestrzeni, jak się komunikujemy. I w nowej książce Olga Drenda bierze pod lupę nasze poczucie humoru. No i jak wypadamy? No, wiadomo, mamy się za naród i społeczeństwo dowcipne, które celuje w poczuciu humoru. Na to Olga Drenda w swoim tomie słowo humoru znajduje oczywiście bardzo, bardzo wiele przykładów, począwszy od literatury, na kabarecie, skończywszy. Nie wiem, czy w ogóle w innych, w innych krajach istnieje coś takiego, na przykład jak, jak, jak Mówimy po polsku, że bareizmy, prawda? Bareizmy wiecznie żywe. No, mamy w ogóle w potocznym języku mnóstwo nawiązań właśnie do tego, jak ważną rolę w naszej komunikacji społecznej pełni właśnie poczucie humoru i dowcip. Wspaniale o tym wszystkim Olga Drenda pisze. Pojawiają się na kartach jej książki oczywiście nazwiska bardzo znane, ale przygląda się Olga Drenda temu, w jaki sposób właśnie my tę komunikację nacechowaną czy przepełnioną dowcipem prowadziliśmy e, i prowadzimy. Czemu ona ma służyć? Czy ona ma służyć właśnie porozumieniu, e, czasami może tajnemu porozumieniu, takiemu podprogowemu e, kontestacji e, e, sprzeciwu polityczne, politycznemu czy, czy, czy społecznemu. To wszystko Olga Drenda bierze pod lupę. Jest to fascynująca Książka na temat, który no, rekomenduje się sam przez siebie i, 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 i który po prostu się pożera. No, po prostu się pożera w, jedną, w jeden wieczór, w jedną noc. Mm. Um. Skoro jesteśmy przy, przy takich no, jednak rozważeniach o kulturze, świecie, jak powiedziałeś, też z odniesieniami do polityki do życia publicznego, społecznego, no to pora na, na rekomendację numer 19 na naszej liście, na autora, który właściwie nie boi się pytać o żadne z wielkich, czy nawet największych zagadnień współczesności. Tak, to jest Sam Harris, znany z no, wspaniałego podcastu Making Sense, który ma miliony odsłon, miliony wyświetleń i do którego Sam Harris zaprasza wspaniałe, wielkie autorytety rozmaitych dziedzin, bo zaprasza naukowców, badaczy, polityków, dziennikarzy, historyków. I w książce, która się w Polsce, w tej chwili ukazuje, zatytułowanej Nadając sens, rozmowy o świadomości, moralności i przyszłości, sam Harris wybrał 11 rozmów z tej bardzo bogatej już kolekcji swojego podcastu, takich rozmów, które się układają w taki no, portret nas samych. A mówiąc nas, nie mówię o Polakach, tylko mówię w ogóle o ludzkości w pierwszych dekadach XXI wieku. Mowa tu o bardzo wielkich sprawach, bo o naszych lękach, o niebezpieczeństwach, jakie na nas czyhają, o postrzeganiu rzeczywistości, o polityce, o tym w jakim kierunku i wedle jakich scenariuszy może potoczyć się los ludzkości i naszej cywilizacji sam Harris zaprasza w tych rozmowach wspaniałych rozmówców między innymi Daniela Kahnemana znanego bodaj chyba najsłynniejszego współczesnego amerykańskiego psychologa tak autora autora słynnych pułapek myślenia z którym rozmawia właśnie o poznaniu świadomym i nieświadomym zaprasza do rozmowy znanego doskonale w Polsce historyka Timothy'ego Snydera wypytując go o o mechanizmy populistyczne w polityce współczesnej i o tym, jak się radykalizujemy i jak prowadzi to do powstania no, po prostu reżimów totalitarnych. Zaprasza maksa Tagemarka, kosmologa i namawia go na rozmowę właśnie o tych możliwych scenariuszach naszej cywilizacji na najbliższe dziesięciolecia. No, jest to zestaw wspaniałych rozmów, Przeprowadzonych bardzo inteligentnie, bardzo prostym językiem, ale no właśnie poruszających niezwykle wielkie i istotne kwestie dotyczące całej ludzkości. Jestem entuzjastką takich, takich książek i też sposobów, w jaki Harris o nich mówi, pisze. To jest po prostu niesłychanie otwierające umysł. Myślę, że to jest też taka fajna książka, fajny prezent na ten czas świąteczno-noworoczny, bo lubimy wtedy wybiegać w przyszłość trochę. No jednak nadzieje mamy pobudzone, więc ona też dobrze pasuje do, do tego czasu w roku. To była pozycja 19. Pewnie się Państwo zastanawiają, która będzie 20, i pewnie, jak nas Państwo słuchają, to bardzo jestem. Jesteście zdziwieni, że nie powiedzieliśmy jeszcze o chłopkach Joanny kuciel -Frydryszak. No i last but not least, ostatnia, ale jednak najważniejsza w tym roku, pozycja, jaka znalazła się na półkach księgarskich, znalazła się tam późną wiosną, tuż przed wakacjami. No i trzeba powiedzieć, że jest to największy fenomen czytelniczy, jakiego chyba jesteśmy świadkami od kilku dobrych lat. W branży mówi się o takich książkach, że to są lokomotywy, bo one ciągną do księgarni Ogromne rzesze czytelników. To są te książki, które podajemy dalej. Jak tylko je przeczytamy, to kupujemy je na prezent, chcemy, żeby inne osoby przeczytały, bo to jest, to jest taka książka, która, no chyba nie przesadza, jak powiem, że zmienia świadomość trochę społeczną. Jeśli się dzisiaj chce w Polsce rozumieć, skąd myśmy się wzięli i jakim jesteśmy społeczeństwem, jakim jesteśmy narodem, dlaczego nas gonią i trawią rozmaite bolączki do dzisiaj, i, i jeśli się chce zrozumieć podstawy i korzenie tych problemów, to chłopki Joanny Kuciel Frydryszak są książką, którą przeczytać trzeba. Ta książka rozeszła się w nakładzie grubo ponad 200 tysięcy. To jest, szanowni państwo, dzisiaj wynik bardzo, bardzo, bardzo rzadko osiągany. Niełatwo o taki wynik Oldze Tokarczuk, wcale niełatwo Remiguszowi Mrozowi. Dlatego mówimy o fenomenie, że to już jest książka, która żyje pośród nas w rodzinach między pokoleniami. Jest to opowieść o tym, jak żyły nasze babki i prababki na przełomie XIX, XX wieku i Potem głębiej w XX wieku, na polskich wsiach jest to opowieść o biedzie, o pragnieniach, o marzeniach, o chodzeniu w jednych butach, w sześciosobowej rodzinie, i oczywiście jako ostatnia dostawała je dziewczyna, o ważnej roli edukacji, o tym, jaką historię. Odegrał w życiu kobiet kościół, o tym, jak wprowadzano edukację seksualną na wieś, o rozmaitych aspektach naszej historii społecznej, ale też to jest naprawdę o naszych babkach i prababkach nie znam osoby, która by, czytając tej książ tę książkę, nie poczuła jakiegoś takiego opiłka, który w niej, w nim pracuje. Mamy te historie w domach, ta książka stała się fenomenem właśnie dlatego, że pobudziła nas do wspomnień, do zaglądania do babcinnych torebek, do pytania naszych matek i babek o to, co jeszcze pamiętają. To jest ten kawałek polskiej historii, który był nieopowiedziany, to jest ta historia, którą Kuciel Frydryszak dla nas odkrywa, to jest ta sama autorka, która Wcześniej opowiadała nam o polskich służących. Wielkie, wielkie pytanie, o czym opowie nam w kolejnej książce, choć teraz jeszcze trwa takie, takie wielkie ogólnopolskie turne, można powiedzieć, tej książki, bo, bo, bo autorka odpowiada na setki, tysiące pytań. Jeśli jeszcze tej książki nie czytaliście, jeśli ona jeszcze nie krąży w Waszej rodzinie, to na pewno będzie bardzo ważnym, bardzo docenianym prezentem, bez względu na to, w którym pokoleniu ona. ona zacznie pracować, to się, to się będzie w nim przenosić. Także świetnie wydana, z fotografiami historycznymi i w twardej oprawie. I Anna Kucielfryd-Ryszak zamyka nasze Top 20 na święta w 2023 roku. Mamy poczucie, że mieliśmy w czym wybierać dla Państwa, że to jest dobry rok taki, w którym bezpiecznie można kupować książki na prezent, dające dużo emocji, refleksji, wzruszeń, także i zachwytów czysto literacko-językowych i estetycznych. Te wszystkie książki są w naszych księgarniach stacjonarnych, są w księgarni internetowej. Zalety kupowania w tej wirtualnej naszej księgarni są takie, że książki trafią do państwa albo już do adresatów opakowane i gotowe do położenia pod choinką, a my. Zarówno Bartek, jak i ja, Anna Król, Julia Rzemek, Alicja Michalska, będziemy dla Państwa dyżurować w grudniu w weekendy 16 i 17 grudnia, 23 i 24. Także będziemy dla Państwa przy półkach, przy regałach, będziemy włazić na drabiny, sięgać pod sufit, żeby Wam podawać książki, w które wierzymy, których potrzebujecie. Będziemy się starali reagować na Wasze potrzeby, tak żebyście się nie czuli zagubieni w mnogościach premier. Wiemy, że to czasami przytuli. A każdy z nas chce komuś podarować prezent niezawodny i naprawdę poruszający, i my czujemy, że od tego dla Was jesteśmy, i stąd ten pomysł na Top 20. Także potrafne wybory zapraszamy do Big Booka Dąbrowskiego albo do Big Booka MDM. Czekamy na Was aż do samych świąt, aż do wigilii podczas dyżuru literackiego do godziny. 14. Przychodźcie, kupujcie, czytajcie no i dawajcie sobie książki w prezencie, bo książki naprawdę są jednym z najpiękniejszych prezentów. Dziękujemy. Dziękujemy. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.